Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony Mateusz Jarosz i w tym wideo chciałem przedstawić rozwiązanie kilku ciekawych zadań z trigonometrii. Zadanie pierwsze. Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się cecha z sinus x, gdzie x należy od minus 2pi do 5 drugich pi. Myślę, że na początek zajmiemy się wyjaśnieniem tego, co to znaczy cecha z sinus x. Mianowicie, funkcję tę będziemy przedstawić w takiej postaci, czyli cecha to będzie taki kwadratowy nawias i można to nazwać inaczej jako część całkowita. Słownie będziemy tę funkcję definiować jako największa liczba całkowita nie przekraczająca wartości danej liczby. Myślę, że najłatwiej będzie to zrozumieć na przykładach, więc podamy sobie kilka. Na przykład cecha z 2 i 1 piąta. Bierzemy sobie taką liczbę, 2 i 1 piąta, no i widzimy, że znajduje się ona w przedziale od 2 do 3. No i kierujemy się tą naszą definicją. Szukamy liczb całkowitych, więc w tym przedziale będzie 2 i 3. Jednak drugi człon tej definicji podpowiada nam, że liczby te, znaczy jedna liczba, ma nie przekraczać wartości tej konkretnej liczby. Więc bierzemy oczywiście dwójkę, ponieważ 3 jest większe od 2 i 1 druga. Kolejny przykład, minus 2 i 5 dziewiątych. Znowu bierzemy sobie przedział, do którego należy ta liczba, czyli minus 3 i minus 2. Liczby całkowite to oczywiście będzie minus 3 i minus 2. I liczba, która nie będzie przekraczała tej wartości, czyli minus 2 i 5 dziewiątych, będzie minus 3, ponieważ minus 2 jest większa od minus 2 i 5 dziewiątych. Jeżeli chodzi o liczby całkowite, na przykład cecha z 3, to będzie to po prostu trójeczka. Tutaj mamy wykres funkcji f od x równa się cecha z x. No i mamy uwidocznione to, co wcześniej mówiłem. Czyli na przykład mamy przedział od 0 do 1. W tym przedziale znajduje się liczby takie jak 1 druga, 3 czwarte, 1 trzecia i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te liczby są mniejsze od jedynki, jednocześnie większe od 0, więc największą liczbą całkowitą, która będzie spełniała te funkcje, będzie po prostu 0. I tak dalej, i tak dalej. Wróćmy więc do naszego polecenia. Mamy tutaj wykres funkcji sinus x i w naszym zadaniu ograniczają nas do przedziału od minus 2pi do 5 drugich pi. Przyjrzyjmy się temu wykresowi. Widzimy, że w punkcie minus 2pi przyjmuje wartość 0, w punkcie minus 3 drugie pi przyjmuje wartość 1, a w przedziale od minus 2pi do minus 3 drugie pi funkcja przyjmuje wartości od 0 do 1. Dalej od minus 3 drugie pi do minus pi znowu przyjmuje wartości od 1 do 0 i kończąc na punkcie minus pi przyjmuje wartość 0. Tutaj w tym przedziale od minus pi do minus pi drugich widzimy, że przyjmuje wartości od 0 do minus 1, tak samo jak od minus pi drugich do 0, tak samo jak od pi do 2pi przyjmuje wartości od minus 1 do 0, gdzie w punkcie 3 drugich pi przyjmuje wartość 1 i tak dalej, ponieważ funkcja ta jest funkcją okresową powtarzającą się. Do czego jest nam to potrzebne? Wcześniej, mówiąc o funkcji, którą nazywamy cecha, mówiliśmy o wartościach z osi y. Jednak w poleceniu proszą nas o narysowanie funkcji cecha z sinus x, więc nie będzie nas interesował konkretny punkt na osi x, a wartość, jaką funkcja przyjmie w tym przedziale, a cecha, czyli część całkowita, będzie dopiero rysowana od tej wartości, jaką przyjmuje funkcja sinus x. Mając już te informacje, możemy zabrać się za rysowanie wykresu cecha sinus x. Wiemy, że funkcja sinus x w punktach minus 2pi, minus pi, 0, pi oraz 2pi przyjmowała wartość 0, więc zaznaczamy to. Dalej, idąc od początku układu współrzędnych, wiedząc, że funkcja rośnie, 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 aż do punktu pi drugich, gdzie przyjmuje wartość 1. Więc zaznaczamy.
Dalej funkcja maleje, maleje, aż do punktu 3 drugie pi, gdzie przyjmuje wartość minus 1. Również zaznaczamy. I tak dalej funkcja rośnie, aż do końca naszego przedziału, czyli 5 drugie pi, gdzie przyjmuje również wartość 1. Zaznaczam. Cofając się teraz, skoro wiemy, że tutaj funkcja sinus rosła, tu będzie maleć, więc w punkcie minus 2 pi, minus pi drugich, zaznaczamy punkt, gdzie funkcja przyjmuje wartość minus 1, dalej funkcja rośnie, rośnie i w punkcie minus 3 drugich znowu przyjmuje wartość 1. Idąc od lewej do prawej, tak będziemy sobie rysować ten wykres, wiemy, że w punkcie minus 3 drugie pi funkcja ma już wyznaczoną wartość, więc zaznaczamy sobie kółeczko. Wiemy też, że w tym przedziale od minus 2 pi do minus 3 drugie pi funkcja rośnie, przyjmując wartość od 0 do 1. Tak samo w tym przedziale, gdzie funkcja przyjmuje wartości od 0 do 1, więc cechą ze wszystkich tych punktów, które znajdują się w tym oraz w tym przedziale, będzie po prostu 0. Dla zobrazowania na przykład 1 druga czy 3 czwarte, cecha z tych punktów będzie 0, tak jak i dla wszystkich innych, więc zaznaczamy. Ta sama sytuacja, wiedząc, że funkcja tutaj rośnie, maleje i dalej się powtarza, co okres 2π, gdzie tutaj mamy znowu falę, gdzie wartości są powyżej 0, również będzie miała taką postać i tutaj również tak samo. Tutaj ogranicza nas oczywiście przedział. Jeżeli chodzi o ten fragment funkcji, gdzie funkcja jest poniżej 0, no to wiadomym jest, że dla zobrazowania znowu mamy tutaj punkt minus 1 druga i cecha z minus 1 druga będzie oczywiście 0. Tak samo jak i dla wszystkich wartości, które się znajdują w tym przedziale. Więc zaznaczamy i wiedząc, że funkcja sinus znowu będzie się okresowo powtarzać, czyli w tym momencie również mamy to samo. I tak prezentuje się nasz gotowy wykres funkcji f od x równa się cecha z sinus x. Zadanie drugie. Na szkicu wykres funkcji f od x równa się tangens pi czwartych razy cecha z x, wiedząc, że dziedzina funkcji f zawiera się w przedziale od minus 4 do 6. Z poprzedniego przykładu możemy wywnioskować, może nie tyle nawet z poprzedniego przykładu, co z fragmentu, w którym tłumaczyłem wykres funkcji cecha z x, możemy wywnioskować, że jeżeli x należy do przedziału od tutaj dla przykładu od 0 do 1, no to cechą z x będzie po prostu 0. Jeżeli byśmy chcieli to ogólnie zapisać, możemy to w tej postaci. X należy do nawias zamknięty AB, no to wtedy cecha z x równa się a. Zajmijmy się więc wyliczeniem każdego przypadku dla x należącego od minus 4 do 6. Zaczynamy, czyli x należy od minus 4 do minus 3. Z tego wynika, że cecha z x równa się minus 4. Według tego, co mówiliśmy wcześniej. Naszą minus 4 wstawiamy do równania, które nas interesuje, czyli tangens pi czwartych razy minus 4 równa się tangens minus pi. Minusa wyciągamy przed nawias, czyli mamy minus tangens pi, a to się równa 0. Idziemy dalej. X należy od minus 3 do minus 2, z czego wynika, że cecha z x równa się minus 3. I minus trójkę wstawiamy, czyli tangens pi czwartych razy minus 3 równa się tangens minus 3 czwarte pi, co się równa minus, wyciągamy przed nawias, minus tangens. To rozpisujemy jako 180 stopni minus pi czwartych. Tutaj mamy wzór redukcyjny, czyli jest to ćwiartka druga, tangens drugiej jest ujemny, czyli zlikwiduje się nam minus. Jest 180 stopni, więc nazwa zostaje, czyli mamy tangens pi czwartych, co się równa 1. Dalej mamy x należy od minus 2 do minus 1, czyli
cecha z x równa się minus 2. Z tego wynika, że tangens pi czwartych razy minus 2 równa się tangens minus pi drugich. Minusy oczywiście wyciągamy i mamy minus tangens 90 stopni. A jak wiemy, tangens 90 nie istnieje. Wszystkie te obliczenia będą się powielały dla każdego kolejnego przedziału z przedziału minus 4 do 6. Mając już te informacje, możemy zabrać się za rysowanie wykresu. Bierzemy sobie nasz pierwszy przedział, dla którego wartość wynosiła 0. Będziemy zaznaczać przedziały zgodnie z nawiasami, czyli tutaj będzie domknięty, a tu otwarty. Zaznaczamy więc 0. Dalej dla następnego będziemy mieli od minus 3 do 2 wartość wynosi 1. Zaznaczamy. Dla dalszego przedziału wiemy, że wartość, no po prostu jej nie będzie, nie istnieje, więc przedział od minus 2 do minus 1 zostawiamy po prostu pusty. Dalej od minus 1 do 0 zaznaczamy wartość minus 1. Następnie od 0 do 1 zaznaczamy 0. I dalej od 1 do 2 zaznaczamy wartość 1. Ponownie od 2 do 3 wartość nie istnieje, więc od 2 do 3 zostawiamy puste pole. Dalej mamy od 3 do 4 wartość minus 1, zaznaczamy. I od 4 do 5 również funkcja przyjmuje wartość 0, więc zaznaczamy. Od 5 do 6 funkcja przyjmuje wartość 1, zaznaczamy. No a jeżeli chodzi o szóstkę, to nie istnieje. Zostawiamy puste pole. Tak prezentuje się nasz gotowy wykres. I kolejne zadanie, zadanie trzecie. Wiadomo, że kosinus 3x równa się minus 11 szesnastych oraz że x należy od 0 do pi drugich. Korzystając ze wzoru kosinus 3x równa się 4 kosinus 6x minus 3 kosinus x, wyznacz kosinus x. Wypiszmy więc sobie dane, czyli kosinus 3x równa się minus 11 szesnastych. To, że x należy od 0 do pi drugich, czyli od 0 do 90 stopni, czyli jest to pierwsza ćwiartka układu współrzędnych. Oraz to, że x kosinus 3x równa się 4 kosinus 6x minus 3 kosinus x. Nasze szukane to oczywiście kosinus. No i mając ten zestaw danych, łatwo możemy wnioskować, że pierwsze co zrobimy, to przyrównamy nasze równanie do tej wartości. Mamy więc nasze równanie. Kosinus 4 kosinus 6 x minus 3 kosinus x równa się minus 11 szesnastych. Mnożymy obustronnie razy 16 i otrzymujemy 64 kosinus 6 x minus 48 kosinus x równa się minus 11. 11 przenosimy na lewą stronę, obustronnie dodając, czyli mamy 64 kosinus 6 x minus 48 kosinus x plus 11. Teraz posłużymy się zmienną pomocniczą. Wstawimy t równa się kosinus x jako zmienną i zmienna należy do przedziału od 0 do 1, ponieważ nasz kosinus należy do pierwszej ćwiartki układu współrzędnych, czyli jest dodatni. Mamy więc wielomian w postaci 64t6 minus 48t plus 11 równa się 0. Aby rozwiązać ten wielomian, posłużymy się twierdzeniem o pierwiastkach wielomianu, mianowicie jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma wymierne pierwiastki, czyli takie w postaci ułamka, to licznikiem jest dzielnik wyrazu wolnego, a mianownikiem tego ułamka jest dzielnik współczynnika przy najwyższej potędze. No i oczywiście już wiemy, jaki to jest ułamek, no ale jeżeli ktoś nie wie, to po prostu bierze jako licznik, wstawia dzielnik jedenastki, czyli na początku 1, a jako mianownik dzielnik 64, czyli na początku 2.
Później bierze 4 i okazuje się, że dla 4 dla 4 mamy ułamek w postaci 1 czwarta, który spowoduje, że wielomen osiągnie wartość 0. 16 t minus 44, stąd wyciągniemy sobie czwórkę, będzie nam łatwiej liczyć, czyli w od t równa się 4x minus 1 razy 16 t kwadrat minus 4 t minus 11. Liczymy więc deltę dla tego równania kwadratowego. Delta równa się 720, a pierwiastek z delty to będzie pierwiastek z 720, czyli po rozłożeniu mamy 12 pierwiastka z 5 i liczymy nasze T1. T1 równa się minus B minus pierwiastek z delta na 2A, czyli w efekcie mamy minus 1 plus pierwiastek z 3, 1 plus 3 pierwiastka z 5 na 8 lub T2, które wynosi 3 pierwiastka z 5 minus 1 na 8. Do tego dorzucimy naszą dziedzinę i widzimy, że nasze t równa się pierwiastek z 3 minus 1 na 8. I wiedząc, że to jest nasz pierwiastek wielomianu oraz że kolejnym pierwiastkiem jest 1 czwarta, możemy po prostu podać odpowiedź, czyli ODP cosinus x równa się 1 czwarta lub cosinus x równa się pierwiastek 3 pierwiastka z 5 minus 1 podzielić na 8. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.